W tegorocznych litewskich eliminacjach do Eurowizji Ewelina Saszenko od początku była w gronie faworytów. Angielska piosenka pod francuskim tytułem w wykonaniu Polki z Wileńszczyzny podbiła Litwę. Po finale ani widzowie, ani członkowie komisji nie mieli wątpliwości. To właśnie Ewelina będzie najlepiej reprezentowała Litwę na konkursie Eurowizji w Düsseldorfie. Powiedzmy tak, piosenka nie jest fantastyczna, natomiast pośród finalistów ona, myślę, że kupiła swoim głosem, charyzmą. My w komisji zaznaczyliśmy, że to była chyba najbardziej charyzmatyczna piosenkarka dzisiaj. Niewątpliwie była to jedna z najbardziej wartościowych piosenek tych eliminacji. Komuś może się podobać, komuś nie, kwestia gustu, ale że nie przyniesie Litwie wstydu, to fakt. Dlatego myślę, tak i wyszło wszystko ok, że bardzo wierzyłam w tą piosenkę, wierzyłam w swoich kolegów, którzy szli ze mną, napisali mi ten utwór, więc no myślę... No wiesz, jak to się u nas mówi, w jedności nasza siła. Kompozytor tej piosenki jest Paul Zdanawicz, to jest pianista, jazzowy pianista. Już sporo czasu razem gramy. Myślę, że on najbardziej wiedział, czego dla mnie trzeba, nie dla konkursu Eurowizji, nie? No a słowa do tej piosenki napisał Andrew Skiris, który też ze mną gra i gra na perkusji. A w przeszłym roku właśnie ten Andrew Skiris napisał mi taki SMS-ik, że niby, Ewelino, może weźmiemy udział w Eurowizji. I ja oczywiście pomyślałam, że to żart. I napisałam, no pewno, pewno, dawaj. I na drugi dzień otrzymałam piosenkę już. I nie miałam gdzie się podziać, nie? Musiałam zaśpiewać. Więc w przeszłym roku to był taki żart, a w tym roku już pomyśleliśmy, że trzeba wszystko na serio robić. Ja ją będę nazywał Panną 44, bo przez długi czas, jak to w Dziadach Mickiewicza, my oczekiwaliśmy na takiego wieszcza. Niech to będzie wieszcz nie tylko dla Polaków na Litwie, a również dla Litwinów na Litwie. Ewelina po prostu ma talent, czy to się komuś podoba, czy nie, czy ten styl komuś odpowiada, czy nie, ale na naszym firmamencie muzycznym to niewątpliwie duże odkrycie. Należy to przyznać i pomóc jej umocnić się. Tylko mnie poproś do tańca. Litewscy Polacy od dawna dobrze znają Ewelinę jako gwiazdę śpiewającą rodziny Saszenków z Rudziszek. Rozpoczynała niegdyś karierę u boku starszej siostry, potem śpiewała także z młodszą, a największa zasługa w tym rodziców, którzy nie tylko pracowali z córkami, ale też zorganizowali istniejący do dziś Festiwal Piosenki Polskiej Dzieci i Młodzieży. Tylko mnie poproś do tańca. Dużo pokładamy trudu na to, żeby i trudu, i pieniędzy na to, żeby nasza Ewelina uczestniczyła w festiwalach. Tylko trzeba dlatego położyć bardzo, bardzo dużo trudu. Trzeba ryzykować, trzeba próbować, trzeba szukać takie miejsce, gdzie można byłoby wystąpić z dziećmi. Śpiewanie to jest moje życie. Ja na tym żyję. Ja bez śpiewu chyba nie mogłabym żyć. I cały mój wolny czas ja poświęcam śpiewaniu. Już jako studentka Wileńskiej Akademii Muzycznej Ewelina zafascynowała się twórczością Edith Piaf. Zaczęła śpiewać nie tylko po polsku, ale i po francusku, zdobywając coraz większe uznanie w litewskim środowisku. Paris, je m'ennuie. Przytłaczające zwycięstwo w głosowaniu SMS-owym Ewelina w dużym stopniu zawdzięcza aktywności rodaków. Dlatego już po tygodniu zaśpiewała dla nich swój przebój po polsku.
szara codzienność wciąż prześladuje mnie pewność, gdy słońca blask budzi cię, uśmiechnij się. Właściwie to, że jestem Polką, to w życiu mnie i pomaga. Tak, ja nigdy nie czułam żadnej takiej, jak to powiedzieć, dyskryminacji. Właściwie ja idę przez życie i wszędzie mówię, że jestem Polką i nie skrywam tego, nie? I myślę, za to mnie i uważają ludzie, że nie skrywam, że nie staram się być Litwinką, czy tam Rosjanką, czy tam jeszcze kim, nie? Jestem kim jestem. Se ma vi, je di oui, nie ma więcej burz, bo ja znalazłam już na zawsze drogę swą, miłość swą, wierzę w nią. Eurowizja może budzić kontrowersje, ale to jednak konkurs piosenki. Ostatnio mocno przesunięty w kierunku show, ale są chlubne wyjątki, które dowodzą, że i zwykła dobra piosenka może zdobyć uznanie. Nie o wszystkim decyduje długość nóg czy wielkość piersi. Mam nadzieję, że w tym roku po raz kolejny o tym się przekonamy. Ale któżż za mnie będzie głosować, jak nie Polacy, nie? Przygotowania do występu w Düsseldorfie okazały się nie lada wyzwaniem. Głównego sponsora Ewelina także znalazła nie w ojczyźnie, lecz w macierzy. Polska firma Actio podpisała z nią 3-letni kontrakt i zorganizowała promocję w Polsce. Po prostu przeszłam taką szkołę psychologiczną, na wytrwałość taką przeszłam szkołę, że jestem teraz tak silna, że myślę, że nie uda się nikomu mnie załamać. Ta Eurowizja mnie po prostu zaskoczyła tym, że ona przyszła tak prędko. Ja nie oczekiwałam tej wygranej. Kochani, trzymajcie za mnie kciuki, pomódlcie się, wesprzyjcie mnie dobrą myślą. Say.